opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w nowym daily vlogu z wyjątkowego miejsca, ponieważ właśnie przed chwilą dojechaliśmy do Malinowego Raju, który znajduje się w Solcu Zdrój. Na zaproszenie marki Balneo spędzimy tutaj dwa dni, czyli dzisiejsze popołudnie, wieczór, jutro cały dzień i w środę do południa jeszcze będziemy mieć zabiegi, a później już wracamy do Warszawy. Ale pomyślałam sobie, że oczywiście, że pokażę Wam to miejsce. Oczywiście opowiem Wam, co tutaj takiego ciekawego się znajduje i dlaczego warto tutaj przyjechać. No, pielęgnacja, kosmetyki, woda siarczkowa, minerały, wszystko, co tutaj może być. Także spodziewajcie się, że będzie dużo się działo w tym vlogu i mam nadzieję, że oczywiście miło spędzicie czas, ale zaczynamy od małego room tour. Więc już Wam pokazuję nasz pokoik, w którym będziemy najprawdopodobniej mało spędzać czasu, bo mamy bardzo fajnie zaplanowany ten wyjazd, no ale oczywiście, że musicie zobaczyć co i jak. No to teraz pokażę Wam nasz pokoik. Proszę, piękny. Szlafroki, które na nas czekają już na nasze zabiegi, że tak powiem. O, proszę, jest balkonik, zaraz Wam pokażę co i jak. Tutaj oczywiście jak zawsze strefa. Och, i zobaczcie, niespodzianka od firmy Balneo Kosmetyki, przepiękna. Malinowy eko pielęgnacyjny do ciała, zestaw idealny na prezent. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj jest. Tego znowu nie znam, więc super, będzie można przetestować. Tutaj mamy zaproszenie dla mnie. Świetnie, pokażę Wam jeszcze łazienkę i balkonik. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli miejsce pielęgnacyjne. Tutaj proszę bardzo, jest łazienka wyposażona w prysznic. O! Jestem i ja. Tada! Fajne, duże lustro. Takie lustro by mi się przydało w mojej łazience, powiem Wam. Tak. Dobra, to jeszcze idziemy na balkon. Fajnie, że jest tutaj takie, zobaczcie, duże, fajne wyjście. O! I proszę, proszę bardzo, pięknie, fontanny. No podejrzewam, że gdybyśmy przyjechali tutaj latem, to byłby niesamowity klimat, ciepło, słońce. No niestety pogoda nas dopadła taka jak jest, ale patrzcie jaki mamy tutaj piękny widok. Amore, na zdrowie. Salute, nel nostro spa. Sì. Dzień dobry, słuchajcie, 7 godzina, my jeszcze w łóżku, już dawno tak nie pospaliśmy, o. Dzień dobry, mamma mia, sto tutto rotto. Słuchajcie, wczoraj wieczorem po kolacji, Massimo poszedł jeszcze na basen, na jacuzzi, na saunę, ja sobie troszeczkę pracowałam w barze, no i dzisiaj czuję się cały połamany, tak? No. Mi fanno male le gambe. Ale kochani, nie martw się, dzisiaj czeka cię kąpiel w błocie, kąpiel jakaś chyba siarczkowa, czy coś takiego. Same fajne zabiegi, masaże, więc się zrelaksujesz, ale Max mówi, trzeba się zgarnąć i pójść do baru po świeże espresso. Więc
myślę, że to jest ten moment, że trzeba wstać z łóżka. Jak dobrze jest mieć wakacje. Non ci vuole l'espresso, ci vuole l'ibupron. Ibupron zamiast espresso. Zabrać boli. A może magiczne ręce? Magiczne ręce, które leczą. Mamma mia. No. Dobra, słuchajcie, koniec tego narzekania. Dzisiaj zaczyna się fajny dzień. Ty na pewno masz nie narzekać, a ja się zgarniam i tak, pójdę chyba po to espresso. Wczesna godzina, jeszcze wszyscy śpią, to pomyślałam sobie, że przyślę wam trochę dźwięków. Posłuchajcie. Wyszłam teraz na chwilę tutaj z drugiej strony, gdzie jest restauracja i zobaczcie, jak tutaj wszystko jest fajnie zorganizowane. Podejrzewam, że latem można tutaj niesamowicie się zrelaksować i wypocząć. Wczoraj pokazywałam wam z balkonu tę fontannę tutaj. O. Widzę, że teraz jest wyłączona. Ale zobaczcie, co tutaj fajnego jest na obiekcie. O, tutaj widać, są właśnie nasze pokoje i pokoje gości. Ale mamy tutaj leżaczki. O, świetnie jest to wszystko zorganizowane i widzicie, co tutaj jest na zewnątrz. Tak, jacuzzi, w którym można się relaksować, później wypoczywać właśnie tutaj na tych leżaczkach. Fantastycznie jest to zorganizowane. O. Tam oczywiście widzicie baseny mineralne. Zabiorę was tam dzisiaj i pokażę wam, jak to wszystko fajnie wygląda. Tutaj zobaczcie, jest przejście z hotelu dla gości. O, tutaj właśnie na tę strefę basenów mineralnych i pływalni. Ale to jest coś dla mnie. Wypoczynek właśnie latem, tutaj dodatkowo kąpiel w jacuzzi, można złapać troszeczkę słońca, no cudownie to wygląda. No i ten śpiew ptaków, czy wy to słyszycie? O, a tutaj jest właśnie wejście do restauracji, stoliczki na zewnątrz. A tutaj zobaczcie, przy wejściu od recepcji, która znajduje się tutaj, mamy bar, który wczoraj widzieliście. I właśnie tędy, możemy przejść na strefę basenów, pływalni, właśnie tych basenów mineralnych, oraz dostać się na strefę medyczną. Czyli tam, gdzie dzisiaj będziemy mieć wykonywane zabiegi. Tutaj mamy z kolei sale konferencyjne. O, widzicie? Patrzcie, jak to wszystko jest fajnie zorganizowane. O, i zbliżamy się do gablotki z kosmetykami Balneo. Balneo kosmetyki. Czekajcie, już wam wszystko pokazuję. Proszę. Jak widzicie, można je tutaj kupić na miejscu.
co jest oczywiście super sprawą, bo nie musicie zamawiać kosmetyków ze strony, a już będąc właśnie w Malinowym Raju, korzystając z zabiegów, które tutaj mamy, możecie zakupić sobie produkty dostępne do pielęgnacji domowej, jak na przykład to piosiarczkowe mydło mineralne, które zresztą jest niesamowicie ciekawe i myślę, że też w swoim czasie Wam o nim opowiem. Tutaj mamy pielęgnację do ciała i nie tylko. O, tutaj mamy te genialne ampułki z witaminą C, o których ostatnio też opowiadałam Wam na moim Instagramie. Tonik, który aktualnie używam. Maska. No, świetne, świetne, ciekawe produkty. Seria malinowa. Produkty malinowe do pielęgnacji ciała. Ale dobrze, idziemy dalej. Jeszcze wrócę do kosmetyków i o nich Wam opowiem. Tylko chciałabym Wam pokazać jeszcze, zobaczcie. O, i tutaj dalej się przechodzi właśnie na strefę basenów. Później Wam też dokładnie pokażę, co i jak. Prawie gotowi, żeby zejść na śniadanie. Ale powiem Wam tak. Skoro mam dzień zabiegowy, skoro będę korzystać dzisiaj z basenu, z jacuzzi, z sauny, z tych wszystkich dobroci, które znajdują się tutaj w Malinowym Raju, to tak naprawdę po co mam się malować? Moja skóra sobie odpocznie od makijażu, też się trochę zregeneruje i odżywi, no bo przecież sauny i nie tylko, zabiegi nie tylko. Więc tak naprawdę umyłam dzisiaj buzię tylko przy pomocy Lumispa, którą oczywiście ze sobą zabrałam. Następnie stonizowałam ją tym właśnie oto biosiarczkowym tonikiem odżywczym Balneo Kosmetyki, które ze sobą zabrałam i które stosuję już od jakiegoś czasu. Jest on przeznaczony do skóry suchej, wrażliwej i naczynkowej. No i oczywiście jest on na bazie najsilniejszej na świecie biosiarczkowej wody, która tutaj się znajduje. Także nałożyłam sobie, zrobiłam sobie oczyszczanie, tonik i na podsumowanie nie robię nic więcej pielęgnacyjnego niż filtr. Malinowy, lekki krem nawilżający do twarzy z SPF 50+. Spokojnie mi wystarczy. Bardzo fajny skład. Tutaj również mamy wodę siarczkową w składzie bazy kwas hialuronowy, olej z pestek malin, kompleks ekstraktów z malin, truskawek, jeżyn. Bardzo fajnie pachnie, super zachowuje się na skórze, więc słuchajcie, spokojnie wystarczy mi dzisiaj w pielęgnacji właśnie filtr. O, również Balneo i tyle. Dzisiaj więcej nic nie nakładam, będę korzystać, także idziemy na śniadanie. Później po śniadaniu muszę trochę rzeczy ogarnąć jeszcze przy komputerze, a później zabiorę Was właśnie na małą wycieczkę też tutaj po ośrodku. Chciałabym Wam pokazać, jak to też mniej więcej wszystko wygląda z mojej perspektywy. No i oczywiście, że zabiorę Was dzisiaj na zabiegi moje. Bo na zabiegach Massimo mnie nie będzie, a to jest raz, a dwa, mamy zabiegi w tym samym czasie, żeby to wszystko fajnie połączyć i wykorzystać czas, czyli w momencie, kiedy ja będę na zabiegach, on też będzie, później będziemy mogli razem spędzić czas na basenach mineralnych i nie tylko, później mamy kolejne zabiegi, także dzisiaj super zaplanowany dzień. Śniadanko zaliczone, wyszło słońce, więc zabieram Was teraz ze sobą na spacer po okolicy, zanim jeszcze pójdziemy na zabiegi, to stwierdziliśmy z Maksem, że zrobimy sobie właśnie spacerek po śniadanku. Ach, jest pięknie. Także idziemy i zabieram Was ze sobą. From the
czekamy na zabiegi. Za chwilę będziemy mieć zabiegi właśnie tutaj w centrum Malinowy Raj, w którymś z tych pokojów, które tam widzicie. Oczywiście na bazie wszystkich produktów wykorzystywanych na przykład w balneoterapii. Zobaczcie, tutaj możecie zobaczyć, są wystawione produkty. O. Oczywiście, co jest bardzo ważne, to woda biosiarczkowa, która jest wykorzystywana w zabiegach, ale również znajdziecie ją w produktach balneokosmetyki. Przy okazji chciałabym Wam zwrócić uwagę właśnie na samą wodę biosiarczkową, która ma wspaniałe działanie dla naszego organizmu i również dla naszej skóry, ale nie tylko, bo działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, keratolitycznie, przyspieszy regenerację skóry, pobudza produkcję kolagenu, elastyny, fibroblastów skóry. Kąpiele w wodzie takiej siarczkowej są wspaniałe w przypadku chorób stawów czy innych schorzeń. Także warto wykorzystywać jej niesamowity potencjał. Nie tylko w zabiegach, ale właśnie, słuchajcie, w pielęgnacji domowej. Dzisiaj rano pokazywałam Wam właśnie tę gablotkę, w której znajdują się kosmetyki Balneo. Ale chciałabym Wam też przypomnieć, że wszystkie produkty, które są wykorzystywane do zabiegów, można też kupić właśnie w takiej formie pielęgnacji domowej. Te produkty są dostępne oczywiście na stronie internetowej Balneo Kosmetyki, ale tak jak powiedziałam dzisiaj, można je również kupić tutaj na miejscu. Jeśli nie oglądacie moich rolek na Instagramie, albo nawet shortsów tutaj na YouTubie, to pewnie nie wiecie, jak wspominałam o samej wodzie siarczkowej, że właśnie ta woda, którą pozyskuje się tutaj ze źródła malina, jest wykorzystywana w balneoterapii w Malinowym Raju, ale również jest wykorzystywana właśnie do kosmetyków Balneo. O, proszę, mamy tutaj biosiarczkowe mydło mineralne z ekoformułą. Oczywiście wszystkie kosmetyki zawierają również bardzo fajne substancje pochodzenia roślinnego i nie tylko, które fantastycznie wpływają na naszą skórę. Ale słuchajcie, woda biosiarczkowa pozyskiwana właśnie ze źródła malina, tutaj wykorzystywana właśnie w zabiegach balneoterapii, a wykorzystywana w malinowym Raju, jest jedną z najsilniejszych, o ile nie najsilniejszą wodą biosiarczkową w Europie, na świecie. Naprawdę zawiera ogromną ilość siarki, która ma wspaniały potencjał, właściwości lecznicze dla naszej skóry, dla naszego organizmu. Tutaj jest moja wanna, tutaj widzicie maskę biosiarczkową, którą zaraz się wysmaruję i wskakuję tutaj na 15 minut. A teraz po zabiegach udajemy się na baseny, więc pokażę Wam, jak wszystko wygląda tutaj od środka. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. A
za chwilę będę mieć wykonywany masaż całego ciała, masaż malinowy właśnie przy użyciu tego oto masła. Show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung best believe. The other ring of my wrist is gold. Zabiegi zaliczone, masaże zrobione. To teraz idziemy na strefę saun. Pairing with the lighted holes. When I return from my skin and bone. Questo è il sottopassaggio che ti porta dall'albergo alle piscine e sauna. Ma come è bello, qua sembra un acquario, guarda. Mettiti da mezzo. Sembra un acquario, visto. Siamo sopra l'acqua. Uwaga, shark! Czy ja zasłużyłam dzisiaj na taką ogromną bezę z wisienką na torcie, z kremem mascarpone, z sosem malinowym? No patrzcie na to. Patrzcie na to. Massimo, zjesz ze mną połowę. Połowa, połowa. Pół na pół. Nie dasz rady po kolacji? No jak to? Jest winko. Takie zakończenie dzisiejszego dnia. Dzień dobry, Boberek. W ostatnim dniu naszego pobytu w malinowym raju właśnie wstaliśmy, ogarnęliśmy się. Ja zeszłam na dół po kawkę. Chwilę posłuchałam śpiewu ptaków, który tutaj jest obłędny. Pogoda dzisiaj fatalna. Idziemy teraz na śniadanie. Później mam kolejne zabiegi i po tych zabiegach będziemy wracać do domu. Niestety, co dobre, zawsze szybko się kończy. Było nam tutaj bardzo dobrze, ale myślę, że podsumowanie całego pobytu zrobię już na sam koniec dzisiejszego filmu. Czas na ostatnie zabiegi przed wyjazdem, na początek MediJet, a później jeszcze, o widzicie mnie, dodatkowe zabiegi. Oczywiście wszystko na bazie kosmetyków Balneo, wody siarczkowej, także idziemy się relaksować. Właśnie skończyłam się masować na MediJecie. To jest takie łóżko wodne, nie wiem czy będzie to widać. O, widzicie? Łóżko wodne masujące, ale jakie to było przyjemne. Matko, jakie było to przyjemne. Mogłabym mieć takie łóżko w domu. Jesteśmy w domu i mogłabym teraz zrobić tak, rzucić się na łóżko po podróży. Prawda jest taka, że bylibyśmy dużo wcześniej w domu, gdyby nie te potworne korki w Warszawie, które nas zostały i straciliśmy praktycznie godzinę czasu, żeby dojechać do domu, ale to jest nic, bo droga przebiegła nam bardzo, bardzo dobrze. Ja już prawie wszystko ogarnęłam, prawie. Jak widzicie, jestem bez makijażu, bo dzisiaj mieliśmy z samego rana też wspaniałe zabiegi i stwierdziłam, że w sumie to nie ma sensu się malować, bo później będziemy wracać do domu. Jak wrócę do domu, trzeba będzie wszystko zorganizować od początku, walizki, wiecie, kot i tak dalej. Więc stwierdziłam, że się dzisiaj nie maluję i tak też właśnie się tutaj do Was odzywam, ale pomyślałam sobie, że na zakończenie tego dzisiejszego vloga zrobię podsumowanie i opowiem Wam, jak udał nam się wyjazd i jakie są wrażenia.
Więc na początek chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować hotelowi Malinowy Raj oraz Balneo Kosmetyki za zaproszenie i za to, że mogliśmy skorzystać z oferty, zobaczyć jak to wszystko wygląda, a przynajmniej poznać to miejsce i też pokazać Wam. Bo jak wiecie, no widzieliście, oglądaliście, zrobiłam dla Was relację, bardzo chciałam Wam pokazać to miejsce, zresztą sama chciałam je bardzo poznać, bo mimo tego, że pochodzę z Busca-Zdroju, to nigdy jakoś w Solcu nie byłam, a tak naprawdę to jest rzut beretem od Buska, więc strasznie żałuję, że przez tyle lat mojego życia nigdy tam nie byłam. Ale z jednej strony podjechaliśmy, odwiedziliśmy rodzinkę, dzisiaj wracając do domu też pojechaliśmy na cmentarz do moich dziadków, więc załatwiliśmy kilka spraw przy okazji. Najważniejszy był właśnie wyjazd. I mówi się, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej i mogę tutaj powiedzieć jedno. Tam było nam wspaniale. Nie spodziewaliśmy się, że będziemy tak pozytywnie zaskoczeni. Nawet mój Massimo bardzo, bardzo był pozytywnie zaskoczony i nadal jest. Zrobiliśmy masę zdjęć, które Massimo wysyłał do swojej rodziny, żeby pokazać, gdzie się znajdujemy i jakie wspaniałe miejsce znajduje się na mapie Polski. I powiem Wam też szczerze, że my Polacy mamy tak, że nie doceniamy tego, co mamy. No taka jest prawda, wyjeżdżamy na wakacje za granicę, wyjeżdżamy do różnych krajów, a w Polsce mamy tak niesamowite miejsca i takie możliwości, z których można korzystać, a my tego nie robimy. Dopiero zaczynamy to, nie wiem, dostrzegać, kiedy jesteśmy osobami już w którymś tam wieku naszego życia, co też zauważyliśmy oczywiście w Malinowym Raju, bo ta średnia wiekowa była taka zdecydowanie wysoka. I mimo tego, że cały kompleks jest przygotowany dla dzieci, może ze względu na porę roku, ale nie było rodziców z dziećmi, nie było dzieci. Z jednej strony fajnie, bo można od tego wszystkiego odpocząć, ale z drugiej strony naprawdę miejsce jest przygotowane pod dzieci. Są place zabaw, na terenie basenów znajduje się cały takie miejsce dla dzieci, są zjeżdżalnie, jest basen dla dzieci, jest naprawdę wszystko świetnie przygotowane. Ale bardzo pozytywnie zaskoczyło nas samo miejsce. Bo jadąc w ogóle do Solca, Masy mówi, gdzie ty mnie wieziesz, w ogóle gdzieś jakieś pola i tak dalej, mówi, poczekaj, zobaczysz jak dojedziemy na miejsce. I rzeczywiście jak dojechaliśmy na miejsce, to było takie, wow, jakie to jest wielkie, jakie to jest ogromne. Ten spokój i ta cisza i taki powiedziałabym zupełnie inny świat niż miejski świat, kiedy tak jak my mieszkamy w dużym mieście i nie dostrzegamy tego, co mamy poza miastem, to była zupełnie inna rzeczywistość i takie miejsce, gdzie można sobie odpocząć, gdzie można wychilloutować, można się zrelaksować, gdzie można naprawdę odpocząć, skorzystać z zabiegów. Genialne, słuchajcie, genialne, niesamowicie duża przestrzeń na spacery, do chodzenia, w ogóle. Ja dzisiaj rano, o 7 rano, już wyskoczyłam do restauracji po kawę, no bo wiecie, że ja jestem osobą, która bardzo wcześnie wstaje, więc poleciałam po kawę i z tą kawą wyszłam na zewnątrz i wsłuchiwałam się w śpiew ptaków. Niesamowite, ile tam jest różnych ptaków, które tak przepięknie śpiewają. To ile widzieliśmy bażantów, jakie tam ptaki widzieliśmy, fantastyczne przeżycie. To, że na terenie Malinowego Raju są też ustawione rowerki, które pewnie można sobie wziąć, pojeździć sobie tam po tym terenie, miejsce do spacerów, tężnia, przy której można spędzić czas i nawet to, że po wyjściu z restauracji, z samego hotelu znajduje się takie miejsce wypoczynkowe, które zapewne latem wygląda obłędnie, bo tam też znajdują się jacuzzi takie zewnętrzne, te rozstawione leżeczki, zresztą wszystko Wam pokazywałam. Szkoda, że trafiliśmy na taką porę roku, gdzie jeszcze niestety jest zimno, ale gdybyśmy tam przyjechali latem, to jestem święcie przekonana, że gdyby nie kot, do którego musieliśmy wracać, to spędzilibyśmy tam jeszcze kilka dni. Dokupilibyśmy sobie po prostu ten pobyt i spędzili tam kilka dni, bo Massimo nawet do mnie mówi, wiesz co, wcale mi się nie chce wyjeżdżać. Ja się tutaj tak zrelaksowałam, tak odpoczęłam, tak było mi tego trzeba, że to jest fantastyczne. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa,
jest taka, że w ogóle cały ten kompleks jest niesamowicie wielki i tego też się nie spodziewaliśmy. Ilości pokoi, a w ogóle ile ludzi było podczas naszego pobytu. Bardzo nam się podobało to, że już na terenie samego Malinowego Raju znajduje się ta część taka rehabilitacyjno-zabiegowa i ten tunel, który doprowadza do basenów mineralnych, gdzie znajduje się też tam to centrum zdrowia, centrum medyczne, w którym można wykonywać zabiegi. I ta część właśnie tych basenów mineralnych, tych basenów, tej pływalni, saun i tak dalej, jest również otwarta dla ludzi z zewnątrz. Więc to też jest bardzo, słuchajcie, fajnie pomyślane, przemyślane i super, bo wszyscy mogą z tego skorzystać. Oczywiście fakt tego, że przyjeżdżamy do Malinowego Raju i możemy spędzić cały dzień w szlafrokach, chodząc na zabiegi, poruszając się po obiekcie, relaksując się, w czym mamy też świetne pakiety. Jeśli wejdziecie sobie na stronę, to zobaczycie, jakie fajne są tam pakiety, z których można skorzystać, pakiety zabiegowe, dodatkowo też z posiłkami. W ogóle bardzo dobra kuchnia. Massimo był niesamowicie zaskoczony. Wiecie, że on lubi kuchnię polską. I tu była naprawdę bardzo dobra kuchnia, bardzo dobre jedzenie, więc też byliśmy pod ogromnym wrażeniem tego, że jedzenie jest dobre, że to nie jest, słuchajcie, jakieś szpitalne jedzenie, jakieś dietetyczne, tylko naprawdę bardzo dobre posiłki. W ogóle śniadanie było obłędne, już dawno nie jadłam tak dobrych omletów, ale nie o jedzeniu. Atmosfera, która panuje w tym hotelu, jest bardzo, bardzo fajna. Nawet panie sprzątaczki codziennie mówiły nam dzień dobry. Wszyscy uśmiechnięci, wszystkie osoby pracujące w hotelu, bardzo, bardzo przyjazne. Już nie mówiąc o tym, że Massimo tam z niektórymi paniami na strefie medycznej się tam zaprzyjaźnił, wiecie jak to on, a więc to też było całkiem ciekawe. I trochę było taką atrakcją, że o Włoch, że tutaj rozmawiamy po włosku i w ogóle. Ale zabiegi, o jak my się zrelaksowaliśmy. Jak my wypoczęliśmy? Skorzystaliśmy, no nie powiem, że ze wszystkiego, bo oferta w Malinowym Raju jest ogromna. Tam jest tyle zabiegów, z których można skorzystać. Kąpieli, tej balneoterapii, krioterapii, zabiegów kolagenowych, zabiegów na sprzętach. W ogóle dzisiaj zaczęliśmy od zabiegu MediJet na tym łóżku wodnym. No, wspaniałe doświadczenie, ten masaż całego ciała właśnie na tym łóżku wodnym, gdzie to wszystko się tak rusza, no coś wspaniałego. A później, słuchajcie, miałam zabieg spa z peelingiem. Pani mnie tak wypeelingowała, że to jest szok. Już chyba nigdy w życiu mnie tak, słuchajcie, nie wypeelingował. Później leżałam w masce biosiarczkowej, przykryta folią, która była też lekko rozgrzana, więc czułam takie fajne ciepło. Później jeszcze był na to nałożony balsam. Ja miałam tak miękką skórę, że sama nie byłam w stanie w to uwierzyć. Już dawno nie miałam tak miękkiej skóry. Max w tym czasie się relaksował na masażach, z których też był niesamowicie zadowolony. W ogóle on też miał zabiegi z błotem na całe ciało. Jego kąpiel borowinowa. Mówi, pierwszy raz w życiu brał kąpiel borowinową i też był trochę zszokowany, co to za ciemna woda i w ogóle o co tam chodzi. Ja musiałam mu oczywiście też wszystko tłumaczyć, jakie, wiecie, no, jakie właściwości i tak dalej. No, ciekawe doświadczenie. Ale to jak, słuchajcie, tam jest wszystko fajnie zorganizowane. Czyli nie tylko posiłki, nie tylko ta część spa, część wypoczynkowa, te baseny, które tam są, ten basen siarczkowy, solankowo-siarczkowo, ile dobrze pamiętam. Jak to wszystko jest fajnie zorganizowane. Ale oprócz tego na miejscu są organizowane wieczory z muzyką na żywo. My akurat trafiliśmy w poniedziałek na pana, który grał na fortepianie, a przepiękne utwory. I dzisiaj, gdybyśmy zostali do wieczora, też byłby pan, który gra na fortepianie. W piątek chyba jakaś muzyka na żywo, też jakieś dwie osoby miały śpiewać. A plus do tego wieczorki na saunie, bardzo fajnie zorganizowane, jakiś wieczorek country. Super, po prostu super. W ogóle w Solcu też znajduje się kino. Można, słuchajcie, zrobić sobie tam genialne wakacje. Ale też dodatkowym plusem tego miejsca jest to, o czym mówiłam wam w trakcie tego vloga, czyli same zabiegi. Już
Mogłabym gadać godzinami o właściwościach wody siarczkowej i to, jaki ona ma potencjał właśnie dla naszego organizmu. I to, że mamy najsilniejszą tą wodę siarczkową właśnie w Solcu Zdroju. A kiedyś myślałam, że w Busku jest taka woda, ale okazuje się, że jednak nie. Że jednak w Solcu jest najsilniejsza woda biosiarczkowa, woda siarczkowa, wysoko zmineralizowana, lecznicza, która pomaga na wiele schorzeń w naszym organizmie, z której naprawdę warto korzystać. I uwaga, kosmetyki, które są wykorzystywane również do zabiegów, też Wam o tym mówiłam, są właśnie w większości na bazie tej wody. I kolejny plus jest taki, że oprócz tego, że tymi kosmetykami mamy wykonywane zabiegi, to jeszcze możecie je sobie kupić. Możecie je kupić na miejscu. I tak też robiły panie, które tam były. To było bardzo, bardzo ciekawe, bo po tych zabiegach przychodziły tam do recepcji i dopytywały, a miałam robiony zabieg z czymś takim, czy ja to mogę sobie kupić do domu. I tam wybierały. Była też taka starsza pani, która mówi, czy mogę zobaczyć składy tych kosmetyków. I razem tutaj wszystko to sobie fajnie analizowała panie, które robiły zakupy. Mnóstwo panów w ogóle też zainteresowanych. Dla przypomnienia, wszystkie kosmetyki Balneo możecie też zamówić oczywiście na stronie marki. Tam macie wszystko dokładnie opisane, z czego są kosmetyki, jakie mają składy, jakie mają formuły i tak dalej. Więc świetny pomysł tego, żeby te kosmetyki, które mamy wykorzystywane przy zabiegach, kosmetyki na bazie cudownej wody, można było zabrać ze sobą do domu i kontynuować na przykład kurację w domu. Kosmetyki dopasowane do potrzeb zabiegowych naszego organizmu, naszej skóry i mieć to w domu. Więc jest to świetne, świetne rozwiązanie. W ogóle ja dzisiaj po zabiegu dostałam od pani, która mnie tym zabiegu spa Balneo, dostałam, słuchajcie, tutaj różne próbki, w ogóle całą taką książeczkę, gdzie wszystko jest pięknie opisane i właśnie całą masę, zobaczcie, całą masę próbek, bo podczas zabiegu w ogóle rozmawiałam z panią, co i jak robimy tutaj, masujemy, co i jak, i pani powiedziała, dam pani próbeczki, potestuję sobie pani, zobaczy, mamy tutaj ten biosiarczkowy balsam, tutaj mam, co ja tutaj mam? Balsam jogurtowy rozświetlający, maskę, kremy do twarzy, wszystkie produkty, powiedziała, przetestuję sobie pani, bo jak następnym razem wróci, to będzie wiedziała, co kupić. I ma rację, więc będę testować, ale również dziękujemy za te cudowne zestawy, które Wam pokazywałam, a dostaliśmy w prezencie, jak przyjechaliśmy. To są zestawy, które również można kupić właśnie na miejscu. Na przykład ten zestaw idealny na prezent. I tutaj znajdują się kosmetyki, które super sprawdzą się dla mojego Massimo. Między innymi biosiarczkowy szampon, energizujący żel do mycia twarzy, ciała i włosów oraz energizujący balsam do twarzy. Więc myślę, że to będzie świetna kompozycja dla niego. Drugi zestaw, który ja również otrzymałam, to jest zestaw produktów, które już znam i o których Wam też wspominałam w moich mediach społecznościowych, czyli balsam do ciała, masło do ciała, peeling do ciała i krem do rąk na noc. Więc super, będę mieć zapas i będę je wykorzystywać z ogromną przyjemnością. Także myślę, że tym akcentem będę się już z Wami kończyć. Oczywiście w opisie dzisiejszego filmu zostawię Wam wszystkie najważniejsze linki. Tam będziecie mieć namiar na malinowy raj, na stronę marki Balneo, gdzie znajdziecie wszystkie kosmetyki. Warto się tym zainteresować i cieszę się ogromnie, że mieliśmy okazję, żeby skorzystać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, poczuć na własnej skórze, na własnym organizmie, zrelaksować się cudownie. Była to niesamowita dla nas przyjemność i dziękuję, że właśnie mieliśmy taką możliwość, żeby Wam pokazać też, jak to wszystko wygląda i być może zachęcić Was do tego, że warto wybrać się w to miejsce. Warto skorzystać z tego potencjału, który mamy w naszym kraju, a z tej wody siarczkowej, pojechać, zobaczyć, jak to wygląda. Nie myślcie w kategoriach siarka, śmierdząca, nie wiadomo co. Absolutnie nie, słuchajcie. Nawet ja tak gdzieś tam z tyłu głowy miałam, bo pamiętałam, że właśnie jako mała dziewczynka wchodząc w Busku do sanatorium Marconi zawsze czułam ten zapach siarki i nie było to jakieś przyjemne doznanie. A co się okazuje? Absolutnie tego w ogóle nie odczujecie. No oczywiście, jeżeli pójdziecie na kąpiele siarkowe, to jest zupełnie inna bajka. Ale na samym obiekcie nie. W ogóle zapomnijcie o tym. Będziecie zachwyceni tym, jak jest czysto, jak jest pięknie, jak jest zadbane, jaka jest atmosfera, jak jest dobre jedzenie, jakie jest przepiękne miejsce, jak się tam zrelaksujecie i odpoczniecie.
I nie mówię tego dlatego, że zostaliśmy zaproszeni na wyjazd właśnie do Malinowego Raju, ale mówię wam to, to jest taka naprawdę moja szczera recenzja, bo byliśmy już w różnych miejscach, w różnych spa w Polsce i kiedy mój Włoch mówi, jestem absolutnie zachwycony, a jest bardzo wymagający, uwierzcie mi, to jest, w tym jednak coś jest. I myślę, że wrócimy tam jeszcze nie raz. Już planuję nakręcić moją rodzinę, żeby się tam wybrała. Cudownie. Było naprawdę cudownie i warto, polecam wam z czystego serca, polecam właśnie wybrać się do Malinowego Raju. Polecam wam przetestować kosmetyki Balneo i się przekonać o ich działaniu. Myślę, że będziecie zadowoleni. Także tym akcentem kończę dzisiejszy film. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji. Trzymajcie się ciepło. Pa!